Wielka Brytania w dobie Brexitu, Londyn jako centrum finansowe, prestiżowa uczelnia i wybitni polscy studenci. W takich ramach i takim kontekście w brytyjskiej stolicy odbyło się kolejne już Polish Economic Forum. Impreza z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Ponad 750 gości. W tym roku forum rozrosło się do niesamowitych wymiarów. W zeszłym roku było 400-500 gości. W tym roku nie zmieściliśmy się na kampusie, dlatego musieliśmy wynająć salę zewnętrzną i faktycznie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Organizuje ją zrzeszające polskich studentów na prestiżowej uczelni London School of Economics, stowarzyszenie LSE Polish Business Society. Zaczęło się to w 2012 roku, kiedy studenci zrozumieli, że trudno jest wrócić do Polski, kończąc studia za granicą. Że firmy nie za bardzo wiedzą, jacy ci studenci są, nie za bardzo im ufają z uwagi na to, że mają bardzo wysokie kwalifikacje i tej interakcji nie było. I celem było stworzenie takiej platformy kontaktu, gdzie ci studenci mogliby się poznać z tym biznesem w Polsce. I to się udało. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało: stulecie niepodległości, romantyczne cele, realistyczne środki. W Londynie nie zabrakło polityków i to z dwóch stron politycznej barykady, ale tu bardzo często mówili jednym głosem. Ważne jest to, żeby polska młodzież polonijna, studenci, ale także młodzi profesjonaliści, którzy pracują czy to w Londynie, w Madrycie, w Paryżu czy w jakiejkolwiek innej stolicy na świecie, wykazywali się takim entuzjazmem i takim wigorem i takim zaangażowaniem jak studenci tutaj w Londynie. Tacy ludzie właśnie, którzy studiują, którzy oglądają świat, to oni są tymi, którzy potem w Polsce mogą też jakby pomóc nam wyrwać się z takiego zaściankowego myślenia i patrzeć na szansę Polski w kontekście właśnie gospodarki nie tylko europejskiej, ale i globalnej. Solą forum są jednak przedstawiciele polskiego biznesu, zarówno prywatnych, jak i państwowych spółek. Szczególną uwagę przykuła obecność pierwszego na liście 100 najbogatszych Polaków, Sebastiana Kulczyka, prezesa Kulczyk Investments. I'm myself also an alumni of London School of Economics, so it's also close to my heart. I live in London, and I think that it's great that such kind of events are taking place. So whenever those events will be taking place, I'll be very happy to support. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w konkursie Startup Challenge. Zwycięzcą została firma TensorFlight, która stworzyła program umożliwiający automatyczną analizę zdjęć satelitarnych lotniczych i z poziomu ulicy w celu udoskonalenia dotychczas powolnego i kosztownego procesu inspekcji nieruchomości. A jakie jeszcze korzyści dla konkretnych osób przyniosło tegoroczne forum, przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych miesięcy. Pan Piotr Wetmański w zeszłym roku poznał się z panem Michałem Krupińskim i dzisiaj są z nami jako obaj pracownicy Banku Pekao S.A. Więc dużo takich rzeczy się dzieje w kuluarach, oferty pracy i mamy wrażenie, że naprawdę robimy bardzo dobrą robotę dla polskiej gospodarki. Polscy studenci zwracają uwagę na to, że w Polsce kształcenie pod potrzeby rynku pracy to wciąż pięta Achillesa naszych uczelni i pod tym względem do Wielkiej Brytanii na pewno jeszcze długo nie będziemy się mogli porównywać. Z Londynu Kamil Dziubka, Onet.